Internauci zarzucili produkcji jurorom prowadzącym, że faworyzują Krzysztofa Ibisza. Co ty na to? Czybyś mogła tutaj wszystkim widzom wytłumaczyć, jak jest naprawdę? Dobrze, to ja wytłumaczę wszystkim widzom, jak jest naprawdę. Ja już przed programem powiedziałam, że dla mnie Krzysztof Ibisz to będzie czarny koń tego programu i dużo osób się z tego śmiało, ale to jest wiesz, sceniczny, to jest człowiek, który no, od lat jest na scenie. On wie, jak porwać tłumy i to świetnie wykorzystuje. Myślę, że gdyby inne osoby dostały te same kawałki, które Krzysztof, pewnie nie udźwignęłyby ich w taki sposób, jak on to robi, po prostu ma charyzmę. Świetnie się bawi. No i też zaskakujące jest dla widzów to, że to jest zupełnie inny Krzysztof Bisz, którego kojarzą. I to jest tak zaskakujące i świetne, że nagle Krzysztof Wibisz wyskakuje w rajtuskach z kulą dyskotekową na głowie. Więc myślę, że ma świetne podejście do tego programu. On się po prostu tym bawi. A to jest Taki program, w którym niestety można zostać zjedzonym przez ambicje. Ja się frustrowałam przez pewien czas, tym, że dostaję bardzo trudne kawałki i nie mogę się w nich odnaleźć, ale też piękne jest właśnie to, że przeskakujemy swoje granice. Także, moi drodzy, no, Krzysztowi Bisz po prostu jest dobry w tym, co robi. I daje nam rozrywkę, a dawanie dobrej rozrywki też nie jest łatwe. Natalia, tutaj jak już tak um, powiedziałaś ładnie o Krzysztofie, to też zahaczę o taki temat, który po prostu rozzłościł internautów ostatnio. Miley Cyrus. Nie, Miley Cyrus, Daria w wykonaniu Miley Cyrus. Czy ty uważasz, że faktycznie coś tam poszło nie tak? Po pierwsze, Daria jest świetną wokalistką, i, i, i dla mnie tu już szacun dla wokalistów, bo ja dostając pewne kawałki po prostu nie wiem, jak się za to zabrać, a oni mają takie możliwości wokalne, że często my tam z boku z piotkiem, z ramowkiem krzyżem stoimy i mówimy: kurczę, a my gdzie tutaj takie biedne żuczki. Um, ja myślę, że mało kto by sobie poradził z piosenką Miley Cyrus. Głos Miley Cyrus jest nietypowy. Um, jeszcze skakanie cały czas na scenie, w szpilkach. Też miałam kawałki, chociażby Jennifer Lopez, gdzie no, nie dało się zatańczyć ze Skoro Jennifer Lopez tego nie zrobiła nigdy, to jak ja to miałam zrobić. E, więc myślę, że no Daria e, zrobiła, co mogła i dała z siebie e, maksa. Teraz w najbliższym odcinku ma Krystynę Aguilera, więc może e, pokaże na co ją naprawdę stać. Dla ciebie, co jest najtrudniejsze w tym programie? Ach, najtrudniejsze w tym programie, już pomijając fakt, że wcielenie się w mężczyznę, bo jest to zupełnie inna barwa głosu, nawet zakładają nam e, plastikowe siusiaki, tak? żebyśmy się poczuły jak faceci, żebyśmy chodzili, e, chodziły jak faceci. E, ja przeszłam naprawdę takie metamorfozy od Jacka White'a, Dawida Kwiatkowskiego. Mam wrażenie, że po prostu ten grzyb e, się na mnie uwziął tymi propozycjami. Um, najtrudniejsze jest chyba to, żeby zostawić siebie za drzwiami, żeby pozbyć się barier. I żeby też nie dawać siebie w tą postać, tylko stać się zupełnie kimś innym, bo nawet dla mnie, jako aktorki, odwzorywanie stuprocentowo kogoś nigdy nie było grane. Zawsze byłam jakąś postacią wykreowaną, a tutaj nie ma kreowania. Tutaj trzeba jeden do jednego zrobić kogoś. Jak ktoś nie śpiewa po angielsku dobrze, to ty też. Jak ktoś robi błędy i wokalnie nie daje rady, to ty też. A jak daje radę wokalnie, no to niestety no, musisz udźwignąć.